27. sesja Rady Powiatu Sieradzkiego rozpoczęła się od miłych akcentów. Pierwszy związany był ze sportowymi osiągnięciami radnego Karola Kozunia, który zajął 4. miejsce w pchnięciu kulą na paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ze względu, że nasz kolega Karol Kozuń w paraolimpiadzie w Rio de Janeiro zdobył 4. miejsce w pchnięciu kulą, chcieliśmy od Rady i od Zarządu serdecznie pogratulować kolego Karolu tego sukcesu, życzyć dalszych sukcesów i taką chcieliśmy Ci wręczyć skromną wiązankę, na pewno niewspółmierną do tego Twojego sukcesu, ale życzymy Ci jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów w Twoim, że tak powiem, sporcie, który poprawiasz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz chciałbym bardzo gratulujemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to chciałbym powiedzieć, że Karol już z poprzednich olimpiad jest medalistą. Do brązowego medalu brakło 6 cm, a do 7 cm do srebra, a do brązu 6. Także to była pół średnicy kuli. Cały kulą 12 cm, także. No tak, w sporcie dalej w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, nie do tego szczęścia, to brakło teraz, ale myślę, że 4. miejsce też wstydu nie ma. Dla nas jesteś mistrzem. Kolejnym miłym wydarzeniem było wręczenie stypendiów starosty sieradzkiego najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki. Stypendium to być może nie jest aż tak wielką nagrodą, ale zostało na określone wysokości 200 zł dla każdego z tych obecnych tutaj uczniów w całym roku szkolnym 2016-17. Stypendia wręczył starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Otrzymali je w dziedzinie nauki Damian Płócienniczak i Dariusz Gogolewski z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Natalia Jarominek z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, Michał Plewa z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Złoczewie. W dziedzinie kultury i sztuki Katarzyna Werembska z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, a w dziedzinie sportu Agnieszka Bednarek z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, Państwo członkowie Zarządu Powiatu, zaproszeni goście i drodzy koledzy i koleżanki stypendyści. Dostąpiłem dzisiaj zaszczytu podziękowania tutaj wobec Państwa w imieniu wszystkich wyróżnionych przez władze powiatu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jako na wstępie przede wszystkim chciałem pogratulować bardzo wszystkim stypendystom uzyskania tego dużego, znacznego wyróżnienia. Jako jeden z Was dobrze wiem, że aby znaleźć się w tak wąskim gronie, wybranym spośród naszych rówieśników z całego powiatu, trzeba być osobą nie tylko wybitnie uzdolnioną, ale przede wszystkim człowiekiem pełnym wytrwałości i pełnym konsekwencji. Jako pasjonat historii, którą na co dzień zgłębiam i w tejże dziedzinie mogę się pewnymi osiągnięciami pochwalić, mam świadomość, że wszyscy, na których dziś patrzymy jako na budowniczych wielkich państw, wielkich społeczeństw, wszyscy oni dostrzegali wielką rolę inwestowania w przyszłość. Inwestowania w przyszłość, jaką jest edukacja, gdyż edukacji z pewnością w moim mniemaniu nie można postrzegać jako wydatku. Należy ją postrzegać tylko i wyłącznie w kategorii inwestycji na przyszłość. Już przecież w XVIII wieku, w epoce nomen omen oświecenia, wielcy królowie Prus z dynastii Hohenzollernów, którzy chcieli zbudować państwo na miarę swoich wielkich ambicji, państwo i społeczeństwo na miarę tych ambicji, dokładali wszelkich sił i środków celem promowania powszechnej edukacji. Dostrzegali jej doniosłą rolę w unowocześniającym się świecie. Cieszę się, a dzisiejsza uroczystość i fakt przyznania stypendium jest tego dowodem, że również doniosłość tej roli dostrzegają nasze lokalne władze. Składam za to w imieniu wszystkich tutaj zebranych serdeczne podziękowania i ufam, że tak pozostanie już zawsze, gdyż z pewnością jest to właściwa droga do świetlanej przyszłości. Dziękuję bardzo.
Wśród gości, którzy zabrali głos podczas sesji, była Aleksandra Mirkiewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Zaprezentowała radnym film promujący placówkę. Ze względu na to, że cały czas się zmieniamy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostosowujemy swoje formy do nowych potrzeb. I bardzo proszę w tej chwili Państwa o zapoznanie się z tym materiałem i zwracam się z gorącą jeszcze raz uprzejmą prośbą o to, żebyście Państwo w swoich środowiskach promowali tą naszą powiatową jednostkę, bo pomimo starań i pomimo pozyskiwania coraz większej liczby mieszkańców domu, cały czas posiadamy wolne miejsca. Głos zabrała również Józefa Szcześniak, sołtys wsi Równa w gminie Błaszki. Apelowała o remont drogi powiatowej w tej miejscowości. Apel poparł radny Łukasz Bittner. Remontów dróg i chodników dotyczyły interpelacji radnych Kazimiery Gotkowicz, Jana Hankiewicza i Michała Terki. Radna Katarzyna Paprota interpelowała w sprawie dyżurów aptek. W punkcie wystąpienia radnych radny Tomasz Baliński mówił o trudnej sytuacji rolników. Niskie ceny zbytu płodów rolnych, a także problemy z ich sprzedażą uniemożliwiają nie tylko spłatę kredytów, ale w ogóle utrzymanie gospodarstw. Prosił Radę i Zarząd Powiatu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Poparł go radny Łukasz Bittner, który zwrócił uwagę, że niskie ceny zbytu wpływają także na budżety gmin naliczających podatek rolny na podstawie cen zbóż. Słuchajcie Państwo, to jest nie do pomyślenia, żeby rolnik w XXI wieku nie mógł sprzedać tego, co wyprodukuje. Rolnicy przede wszystkim teraz, nas nikt nie musi uczyć produkcji. My potrafimy tylko pomóc, żeby Państwo nam pomogło sprzedać to, co my wyprodukujemy. W tej chwili ja spotykam się nieraz, gdy są zebrania, jestem również członkiem Izby Rolniczej. Rolnicy narzekają, że przechodzi okres spłat kredytów, które zaciągnęli na inwestycje w rolnictwie. Słuchajcie, teraz jest tragiczna sytuacja, rolnicy nie mają pieniędzy. Kogo stać na to, to stać, ale tak mieliśmy wspierać małe gospodarstwa rodzinne. Te małe gospodarstwa rodzinne zostały same sobie. Nie mamy co robić z płodami. Słuchajcie, ja po prostu jestem w tej chwili, jak nigdy nie narzekałem, jeśli chodzi o zbyt, w tym roku jest tragiczna sytuacja. Wyobraźcie sobie, że worek ziemniaka na giełdzie kosztuje 3 zł. Teraz koszt produkcji, koszt sprzedaży. Ja jestem akurat producentem, przede wszystkim producentem warzyw. No jeśli ja nie mogę sprzedać marki nawet po 40-30 groszy, to słuchajcie, to jest żenujące. Ale dlaczego też o tym mówię? Porównajmy, jakie są ceny w tej chwili w sklepach. W sklepach jest bardzo dużo, przede wszystkim zachodniej żywności. Rozmawiałem niedawno z burmistrzem gminy i miasta Błaszki o jakichś wspólnych przedsięwzięciach. Natomiast on mi odpowiada, że wskutek tego, iż podatek rolny oparty jest o cenę zboża i te ceny są niższe, w związku z tym będzie jeszcze mniej podatku w kasie gminnej, także tutaj no, troszeczkę mnie ostudził, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia dotyczące wspólnych przedsięwzięć powiatu i gminy Błaszki. Radni głosowali nad przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej powiatu sieradzkiego na lata 2016-2036. Zdecydowali też o zmianie uchwały z czerwca bieżącego roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 7 300 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. W związku ze zmniejszeniem przychodów kredyt został obniżony do kwoty 5 600 000 zł. Będzie spłacany w latach 2017-2036. Wicestarosta Marek Kanicki wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia powiatu sieradzkiego do stowarzyszenia TAK dla kopalni. Stowarzyszenie ma zabiegać o uruchomienie kopalni węgla brunatnego w Złoczewie. Za głosowało 16 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Radna Katarzyna Paprota uzasadniła wstrzymanie się od głosu tym, że podczas pierwszego spotkania stowarzyszenia burmistrz Złoczewa wyprosiła z sali radnego gminnego. Zdaniem radnej Paproty powiat sieradzki nie powinien być członkiem stowarzyszenia, w którym nie ma miejsca dla mieszkańców gminy.